Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Mateusz Maślanka. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący analizy ruchów masowych. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOK. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie głównego urzędu geodezji i kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym, prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. Przy pomocy danych wysokościowych. Pochodzących z lotniczego skanowania laserowego, możecie Państwo wykonać analizę ruchów masowych. W pierwszych krokach wykonacie Państwo model różnicowy, odejmując od siebie wartości wysokości po zdarzeniu od wartości numerycznego modelu terenu przed wystąpieniem zjawiska masowego. Finalnie porównacie Państwo zmiany na analizowanym obszarze. Poprzez zdefiniowanie przemieszczeń mas ziemnych i obliczenie objętości. Pierwszym rodzajem danych są dane cieniowanej rzeźby, tzw. hillshade, z roku 2010 oraz z roku 2011. W roku 2010 na badanym obszarze nie wystąpiło zjawisko masowe. Dopiero w 2011 roku. Zidentyfikowano na tym obszarze osuwisko. Niniejsze osuwisko będzie obszarem analizy ruchów masowych. Bazując na numerycznym modelu terenu z roku 2010 oraz z roku 2011, zostanie wykonany różnicowy model numerycznego modelu terenu. Bazując na funkcji dostępnej w ArcToolBoxie, w zakładce Spatial Analysis Tools, MAF minus wykonaj odejmowanie warstwy wysokościowej jako wartość pierwszą ustaw numeryczny model terenu z roku 2011. Natomiast jako wartość drugą z roku 2010. Otrzymany model, nazwij NMT-, zapisz go w folderze roboczym. Po wybraniu nazwy, przyciśnij save. W celu wykonania odejmowania przyciśnij OK. Po wykonaniu procesu warstwa wynikowa zostanie automatycznie dodana do aplikacji ArgMap. W celu jeszcze lepszej wzrokowej interpretacji analizowanego przemieszczenia zmień kolorystykę warstwy, ustawiając ją od Zielonego do czerwonego, tak aby wartości, które ubyły, były zielone, natomiast te wartości, te obszary, w których przybyło masy ziemnej, były czerwone. Warstwy ujemne w warstwie modelu różnicowego oznaczają osunięcie się terenu, natomiast wartości dodatnie pozwalają zauważyć obszary osunięte, w których masy ziemne zatrzymały się. W celu detekcji obszarów objętych ruchami mas ziemnych na podstawie otrzymanych różnic wysokościowych skorzystaj z funkcji Set0. Funkcja ta dostępna jest w Arcturboxie, w narzędziach Spatial Analysis Tools, w grupie narzędzi Conditional, ruchom narzędzie Set0. Jako raster warunkowy wybierz nmt minus, natomiast wpisz warunek, który będzie zawierał wartości większe od minus 0,5 metra i wartości. Mniejsze niż pół metra. Wszystkim tym wartościom w zakresie minus 0,5 do 0,5 narzędzie nada wartość 0, natomiast pozostałym wartościom nie zmieni różnicy wysokości i pozostawi sprzed reklasyfikacji raster wynikowy zapisz do folderu roboczego nazywając nmt minus set 0 przyciśnij Save i wykonaj zadanie. Aby wykonać obrys dla obszarów objętych ruchami masowymi, zamknij funkcję Set Null poprzez przycisk Close i wejdź do zakładki Spatial Analysis Tools i skorzystaj z funkcji Int. Funkcja ta pozwala na zamianę liczb z formatu zmiennoprzecinkowego na format liczb całkowitych, ponieważ wyłącznie liczby całkowite mogą być poddane wektoryzacji. Jako input raster wybierz nmt 70 Natomiast jako Output Raster wybierz nmt -set 0 dolny podkreśnik i nt. A następnie przyciśnij Save i w celu uruchomienia zadania OK. Następnie wykonaj obrys dla zidentyfikowanego osuwiska. Zamknij wcześniej wykonaną funkcję. Przejdź do Arc Toolboxa, narzędzi Conversion Tools, From Raster Raster to Polygon. Jako poligon wejściowy, wybierz nmt 0 int Field, Pozostaw, w Value. Natomiast, jako plik. Do eksportu zapisz go w folderze roboczym, nazywając osuwiska wektor. Przyciśnij Save i oznacz Uproszczanie poligonów, i w celu wykonania funkcji. Przyciśnij. OK. W wyniku przetworzenia została utworzona wektorowa warstwa zawierająca w tabeli atrybutów pliki w kolumnie Grid Code atrybuty wartości wysokości pochodzące. Zróżnicowego modelu dla numerycznego modelu pokrycia terenu. Dla numerycznych modeli pokrycia terenu z dwóch momentów czasowych. Zamknij tabelę atrybutów. Bazując na rastrowych modelach wysokościowych, możesz dokonać analizy wolumetrycznej przemieszczonych mas ziemnych. W tym celu wczytaj do aplikacji ArcMap obrys osuwiska przez polecenie Add Data. Następnie przejdź do folderu ćwiczeniowego 10.0.7. Ruchy masowe i wybierz plik obrysyosuwiska.shape. Przyciśnij Add, plik wektorowy, zawierający obrys osuwiska, został dodany do aplikacji. Będzie on stanowił zakres analizy wolumetrycznej. Aby dokonać analizy wolumetrycznej, w pierwszej części ćwiczenia wykorzystasz narzędzia CAT Narzędzia te pozwalają nam na obrysowanie zmian na danym terenie. Zmiany te są podzielone na trzy klasy. Pierwsza klasa symbolizuje obszary, gdzie przybyło materiału. Druga, w której nie zaszły żadne zmiany. Oraz trzecia, obrazująca miejsca z ubytkiem mas ziemnych. Narzędzie CATFIL znajduje się w zestawie narzędziowym Spatial Analysis Tools. Wejdź do Arc ArcToolboxa, skorzystaj z funkcji Spatial Analysis Tools i narzędzia dostępnego w grupie narzędzi Surface Cut Fill. Jako input Before raster surface wybierz raster wysokościowy z 2000. 10 roku. Natomiast jako input after raster surface wybierz numeryczny model terenu z roku 2011. Raster wynikowy zapisz w folderze roboczym o nazwie cutfill.tif. Przyciśnij save. I ogranicz proces przetwarzania poprzez wybór ustawień środowiskowych, i w zakładce Raster Analysis wybierz maskę, obrys osuwiska. Po tak zdefiniowanych ustawieniach środowiskowych przyciśnij OK. I w celu wykonania zadania, Ponownie przyciśnij przycisk OK w oknie Cut Fill. Po wykonaniu zadania raster Cut Fill dostępny jest w aplikacji. Kolor czerwony oznacza obszary, gdzie przybyło materiału, kolor szary obszary, gdzie nie zaszły żadne zmiany, natomiast Kolor niebieski to obszary, gdzie spotkasz się z ubytkiem mas ziemnych. W celu obliczenia mas ziemnych wejdź do tabeli atrybutów CATFI poprzez przyciśnięcie prawym klawiszem myszy na CATFI i otwarcie tabeli atrybutów poprzez polecenie Open Attribute Table. W tabeli atrybutów każde piksel Posiada informacje o zmianie objętości. Zmiana ta może być ujemna, dodatnia, bądź może nie występować żadna zmiana. W celu kategoryzacji poszczególnych zmian, czyli zmiany ujemnej oraz zmiany dodatniej, dodaj nową kolumnę o nazwie mz. Skorzystaj z polecenia Add Field. W nazwie wpisz mz, ustaw Short integer i Precision na poziomie trzecim. Przyciśnij OK i korzystając z funkcji Select by Attribute. Wyszukaj wszystkie obszary, które objętością są mniejsze od zera. Przyciśnij apply. Obszary w tabeli atrybutów zostały zidentyfikowane. Kliknij prawym przyciskiem myszy na kolumnę mz. Poprzez Field Calculator, nadaj tym obszarom wartość 1, natomiast pozostałym obszarom, poprzez odwrócenie selekcji, nadaj wartość 2. Wyczyść selekcję, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na kolumnę mz, wybierz funkcję Summarize i dla wartości Volume wybierz Sum, zapisując dbfA Sum Output do folderu roboczego. Przyciśnij OK i dodaj plik dbf do mapy. Dodany plik dbf otwórz poprzez polecenie open, dzięki któremu zobaczysz podsumowanie przemieszczeń mas ziemnych. Okazuje się, że w obszarze analizy ubyło 3425,16 m3 ziemi. Natomiast przybyło 3545,21 m3 mas ziemnych. Celem ćwiczenia była detekcja ruchów masowych. Na wybranym obszarze poprzez utworzenie modelu różnicowego dla dwóch numerycznych modeli terenu, wykonanych przed i po osunięciu się mas ziemnych. Podczas ćwiczenia wykonano selekcję oraz obliczono objętość mas ziemnych, jakie uległy przemieszczeniu. Celem ćwiczenia była detekcja ruchów masowych na wybranym obszarze. Poprzez utworzenie modelu różnicowego dla dwóch numerycznych modeli terenu wykonanych przed i po osunięciu się mas ziemnych. Podczas ćwiczenia wykonano selekcję oraz obliczono objętość mas ziemnych, jakie uległy przemieszczeniu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.skoleniaLidar.gugik.gov.pl